Cześć, witajcie. Za 2 godzinki wyjeżdżamy do Piwnicznej na festiwal biegów. Dzięki uprzejmości firmy MB Motors i właściciela Remika Świątka będziemy podróżować w takich warunkach komfortowych. Dziękuję Ci, Remiku. Mam nadzieję, że będę mógł się odwdzięczyć. Tymczasem pakuję się, jadę po Agę i w drogę. Godzina 13.20, czekam na Agę. Pierwsze kilometry naszą furą zrobione. Co mogę powiedzieć, no jest piekielnie piękny, piekielnie szybki i jeździ się rewelacyjnie. Cześć, właśnie wyruszyliśmy do Piwnicznej. Przywitaj się. Agę wszyscy znacie, więc... No, Aga jestem, tak. Tak, dokładnie Aga. Za kilka długich godzin będziemy na miejscu. Niezła ulewa nam się trafiła. Zamiast 140 jedziemy 70 na godzinę i ledwo co widać. Ekipa foto i wideo i social media zaczyna pracę. Przywitajcie się. Cześć. Przez najbliższe 3 dni będziemy dla Was tutaj. Uśmiechajcie się do całej ekipy. Do zobaczenia. Nie, proszę Cię. No i już jesteś na moim filmie, nie? Powiedz lepiej, jakie dobre. No powiedz, jakie dobre. No. Zajebiste. Można wziąć po prostu ręce do góry i wszyscy klaszczemy! Nara! Też zmieniona w stosunku do tego, co biegaliście w tamtym roku. Nie, co nieco, nie, nie całkiem, ale co nieco. Wybiegacie tak samo drogę mineralną, przez tory, ulicę Kazimierza Wielkiego, przez most na Popradzie, ulica Kościuszki, dobiegacie do skrzyżowania tutaj, do miejscowości Kukuszka, tam w prawo. Na tym skrzyżowaniu macie punkt serwisowy. Tam będzie woda. Biegniecie do góry 1,5 kilometra. Po 1,5 kilometra jest nawrót. Wracacie z powrotem do skrzyżowania. Co cię tu sprowadza? Mnie tu sprowadza postać Tomasza Szwa... Szwajk... Olesz... Ole... Nie. Olsza... Nie. Tomasza Szwajkowskiego, ewidentnie tak. Wiele tysięcy osób, które tutaj przyjeżdżają, mówią mi jedną rzecz. Jestem tutaj do Tomka Szwajkowskiego. Nie dla zdjęć Tomka Szwajkowskiego, tylko dla Tomka Szwajkowskiego. No sobie, rozumiem. Tylko i wyłącznie. Jaki dystans? Ja tu przyjechałem generalnie komentować biegi, ale póki co mam przerwę, więc wykorzystuję to na 15 km, więc jakieś takie godzina, półtora szybkiego biegania. Czyli do usłyszenia. Zobaczenia. I powodzenia w biegu. Minut na takiej trasie, nawet płaskie, ale przecież jest fragment szutrowy. Tu wcale nie jest tak do końca płasko.
to są bardzo, bardzo dobre wyniki. Zresztą Patryk Marmon regularnie pojawia się też przecież na bieżni, w meetingach wszelkiej maści. Pierwszą dziesiątkę. To ja w międzyczasie oczywiście nie byłbym sobą jako speaker lekkoatletyczny. Witamy kolejnych zawodników. Ale za chwilę jeszcze to, co chciałem powiedzieć. Patryk Marmon, który wygrał, ma życiówkę Michał 3,49,72 na półtoraka. 6,45. Ten dystans 7,35. A więc było blisko tej granicy. Teraz kolejna seria biegu na mile. Cześć. Podliczamy wspólnie drugi etap Iron Run. 10! Michał, zaraz powoli tam sprawdźmy, czy wszystko działa. 1! I ruszył, lider ruszył Dawid Pigłowski. Zaraz za nim, 5 sekund dokładnie będzie zaczynał swój bieg Maciej Masiarek, dalej Grzegorz Świętoń, Lucjan, Radosław Lucjan, Selkę, Kacper Morowiec, Mariusz Łubisz, Artur Ławeć, Marcin Tomczyk, Michał Krawkiewicz i Szymon Śliwa. To pierwsza dziesiątka na razie z biegu dziewięcioetapówki, czyli Iron Runa. 15 km przed nimi, kochani, a was prosimy o wielkie wsparcie. Biegi pościgowe na starcie. Teraz jest 15 km, walka o sekundy, ale najważniejsze, że jest 15 km przed zawodnikami i zawodniczkami. Już ci niektórzy znacznie ponad minutę po liderze, więc tutaj będzie ciężko gonić, ciężko. Robi się ciemno, robi się coraz chłodniej, jak to wieczorem bywa, ale pocieszę nas, jutro będzie jeszcze chłodniej, a więc dziś tak naprawdę całkiem fajna jest ta pogoda. Za chwileczkę będziemy kończyć ten start i będziemy się szykować do startu otwartego biegu na 15 km. Zegar oczywiście odmierza czas Ironu, a więc 6 minut, jesteśmy już do nich wkręcy, ale kończy ich. Gończę i wybrzeże. Bawcie się dobrze, 21.15 i będę tutaj, sędziowie również. W czasie zapraszamy na start. Wszystkie panie w prawa, nie ma pani czasu. I jednego górala i góralkę, żeby zobaczyć różnicę. Co ja chcę pomóc? Potrzebuję. Jeśli można. To jest strój? Lachowski. To jest strój Lachowski. Prawie cały. Festiwal biegowy bawi i uczy jednocześnie. A teraz poprosimy góralkę dla odmiany, jeżeli jest tutaj jakaś. No moje drogie, gdybym brał udział w teleturnieju, przyznam szczerze, że prawdopodobnie nie rozpoznałbym różnicy. Króciutko, czym różnią się... Wczoraj piwniczna przywitała nas ładną pogodą od rana. Dzisiaj leje od wczesnych godzin nocnych. Teraz trochę deszcz zależał, ale i tak jest fatalnie. Wystartowało 61 km, bieg 7 dolin. Za chwilę startuję Mistrzostwa Polski w Nordic Walking na 23 km. Będę musiał się przejść trochę po górach. Mam nadzieję, że jednak pogoda się utrzyma. Będzie taki kosiąpi. Spójrzcie, jakie chmury nad górą.
14.30 mam w sumie tylko jeden bieg. A poza tym trochę porobię zdjęć w miasteczku. Kilku biegaczy z biegu Siedmiu Dolin. 100 km 61.34. I tak dzisiaj powoli będzie mijał czas. Mistrzostwa Polski w Nordic Walking. No, niełatwe, niełatwe. Muszę uważać, żeby nie skończyć w błotku. Ale nie jest aż tak źle. Jakieś 2 km do mety. Będzie można się osuszyć i ogrzać. Jak wam mija dzień? Niewiele kręciłem podczas wyjazdu, po prostu nie miałem czasu. Ale tym razem postanowiłem wybrać się na trasy. Teraz jestem na 23 km. Jest super. Dzięki jednej osobie, która namówiła mnie, żebym to zrobił. Będę ci za to wdzięczny. No, a zdjęcia w górach zupełnie co innego niż te na nizinach. Więc będę wracał tu częściej. Do zobaczenia na dole. Chyba jesteś Harry. Wejście dzisiaj na Kicarz nie jest zbyt łatwym zadaniem, ale idziemy. Jeszcze jakieś 100 metrów do mety. Czekamy na pierwszych Iron Runów na samej górze. Biegłeś szybko, po co wygrywałeś? Tam dobrze, no ja pobiegłem, a ty musisz czekać. I rzeczywiście tak wygrywałem. Okej, okay, dobra, to my jesteśmy w takim razie gotowi do tego, żeby rozpoczynać start. Brawa jeszcze będą, to jest rozgrzewka na razie przed brawami. Nie, no szedłem do tego. Ale nie widzieliśmy jeszcze. Ale ten dwóch nastał, na zanastę. Tegoroczna piwniczna dobiega końca. Wszyscy zwycięzcy znani. Nagroda wylosowana. Gratuluję panu Kamilowi. Teraz czeka nas bezpieczny powrót do Poznania, za co dziękuję firmie MB Motors i Remikowi. Do zobaczenia na następnych zawodach. Dzięki, pa!